Czy taka kobieta jak ty, która stworzyła sobie wszystko i ma swoje, ma szczęście do mężczyzn? No. Wiesz co, tak się długo zastanawiam, ale chyba tak, bo nigdy nikt mnie nie zranił. Wykorzystał? Wykorzystał. Kłamać to pewnie tam były jakieś kłamstwa, ale nikt mnie nie zranił. Nie mam jakiejś traumy związanej ze związkami. Ja też jestem długodystansowcem, bo mój pierwszy związek tam 4,5 roku trwał, kolejnie 2,5 roku. Teraz prawie 5 lat, więc jakby nie miałam takich związków bardzo króciutkich i właśnie traumatycznych, tylko też wszystkie moje związki w fajnych relacjach się rozeszły. Z tymi osobami mam dalej kontakt, więc chyba mam szczęście do facetów. Masz w domu psa? Nie, planuję. Miałam psa 17 lat, więc jakby z racji tego, że uważam się za osobę odpowiedzialną, tego psa na chwilę obecną nie mam, no bo nie miałabym czasu. A trzy psy też? Nie masz trzech psów? No nie, jak nie mam jednego, nie mam trzech. Nie. A psy trzy widziałaś? Tak. Ach, do tego, wiesz. Czy możesz potwierdzić relację z Sebastianem Fabiańskim? Są już potwierdzone gdzieś tam. Gdzie tam? No w internecie, nie? No to, że ktoś wam zrobił, że ktoś wam zrobił zdjęcie w galerii, jak idziecie i tak. Jesteście na zakupach, to on znaczy liczy. Tylko jedyne jakiekolwiek newsy w ostatnim czasie to są raczej te paparazzi i te z domysłów. Czyli masz w domu psa? Nie, tak bym nie powiedziała. A Sebastian lubi takie zakupy tak odzieżowe. Ostro wjeżdżasz w temat. Jeszcze raz takie pytanie. Lubi chodzić z tobą na zakupy. A bo chodzi o to przełapanie tam w galerii. Chyba dla kogoś w ogóle prezentu szukaliśmy. Chodzimy na zakupy, jak normalni ludzie razem. No. Z tobołami też ja nie będę chodziła. Razem coś trzeba kupić.